Że po 2 miesiącach przerwy wracacie do grania. Zespół gotowy? Wszyscy zdrowi? No po 1,5 miesiąca przerwy wracamy do grania. Zespół mam nadzieję, że gotowy, chociaż nie wszyscy są w pełni sił, bo w treningach nie do końca może uczestniczyć Dominik Kucieniczak i Antek Prakapania, bo tam mamy drobne problemy zdrowotne. No tak, pozostali zawodnicy oprócz Michała Świrkuli są zdrowi. Czy to znaczy, że nie będzie tych dwóch zawodników w starciu z Mielcem na parkiecie? Tego nie powiedziałem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało zdrowotnie. Mam nadzieję, że do soboty będą sprawni. Co prawda Dominikowi ciągnie się to już od 1,5 miesiąca, no ale zobaczymy. Mam nadzieję, że będę mógł skorzystać z wszystkich zawodników. Z Mielcem w tym sezonie bilans taki no, bardzo dodatni. No można powiedzieć, że wygraliśmy na wyjeździe z meczu ligowym. Ten wyjazd na pewno należy zaliczyć im plus. Wygraliśmy w Pucharze Polski 1 bramką. Myślę, że tego meczu nie do końca należy brać pod uwagę, bo obydwa zespoły nie wystąpiły w pełnych składach. Aczkolwiek no, zawsze cieszy zwycięstwo w każdym meczu.